Cześć, czołgiem moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szelma, witam was w tym krótkim vlogu informacyjnym. Zapewne chcielibyście wiedzieć, dlaczego przez okres świąteczny, jak i przez nowy rok nie było żadnych filmów, nic nie było wrzucane na kanał. Otóż, moi drodzy, sprawa wygląda tak, że byłem po prostu na święta u mojej narzeczonej na Śląsku. No tam, wiadomo, przygotowania świąteczne, święta i tak dalej. No, trochę głupio było, będąc pierwszy raz u jej rodziny, po prostu cokolwiek nagrać i cokolwiek robić związanego z kanałem. Także no, myślę, że rozumiecie, odstawiłem kanał na święta. Po świętach wróciłem. Po świętach pojechaliśmy do Gdańska, gdzie moja narzeczona studiuje. No i tam spędziliśmy czas aż do Sylwestra. W międzyczasie trochę mi się pochorowało, jakąś infekcję złapałem, nie wiem nawet czy to, no nazwijmy to mocniejszym przeziębieniem, bo gardło miałem, no w takim sobie stanie, także nawet jakbym chciał coś nagrać, no to nie za bardzo ze względu na zdrowie. Przywitałem nowy rok w bardzo sympatycznym gronie, jeśli wiecie, o co mi chodzi. No i cóż, wróciłem do domu wczoraj, to jest w poniedziałek, mogę teraz z powrotem zacząć nagrywać. Wracamy oczywiście, te serie, które były, czyli Odkurzacz i Wolfenstein 3D, Kroniki Devendar, a także Anomaly Wars on Earth. To oczywiście będziemy grać dalej. Najbliżej chyba końca będzie Anomaly. Ale to jeszcze chyba kilka odcinków minie do tego. Mam nadzieję, że moje tłumaczenie jest dla was wystarczająco satysfakcjonujące. Oczywiście przepraszam, że nie umieściłem żadnej informacji na kanale o tym, że mnie nie będzie i tak dalej. Po pierwsze zapomniałem, skleroza nie boli. No a po drugie oczywiście zapomniałem drugiej bardzo ważnej rzeczy. W sumie mogłem napisać jakąś wiadomość w międzyczasie, ale cóż. Kto by pomyślał, że będą mi potrzebne pasy do mojego konta na YouTubie? Nie, nie pamiętam ich. Nie znam ich na pamięć, także to też musicie mi wybaczyć. No i cóż, mi pozostaje wam jeszcze raz przeprosić oraz tak na koniec, w sumie powinno być na początku, ale tak na koniec wam życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku, aby ten nowy rok był lepszy aniżeli ten poprzedni. No i spóźnione życzenia wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Za chwilę biorę się za nagrywanie Wolfensteina, także do zobaczenia. No myślę wieczorem. Na razie.